Co najmniej 400 osób straciło życie w jednym z najgorszych trzęsień ziemi, które nawiedziły Turcję od blisko 100 lat. Wstrząsy sejsmiczne były odczuwalne w całym kraju, zawalając budynki i zmuszając mieszkańców do wyjścia na ulicę. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 stopnia w skali Richtera wystąpiło tuż po godzinie 4 rano czasu lokalnego. Jego epicentrum zlokalizowano 23 km na wschód od miasta Nurdaga w prowincji Gaziantep, na głębokości 24 km. Nurdagi leży wzdłuż granicy turecko-syryjskiej, a trzęsienie ziemi było odczuwalne w obydwu krajach. Według agencji AFAD co najmniej 230 osób zginęło w samej Turcji, a kilka tysięcy zostało rannych. W sąsiedniej Syrii zginęły co najmniej 242 osoby, a blisko 2000 poniosło ciężkie lub średnie rany. W Syrii zgony odnotowano w Aleppo, Hamie i Lataki. Według białych hełmów, oficjalnie znanych jako Syryjska Obrona Cywilna, pod gruzami wciąż jest uwięzionych przynajmniej kilkaset osób. Ten przerażający bilans jest zapewne wynikiem tego, że do trzęsienia doszło tuż przed świtem, kiedy mieszkańcy spali i nie byli przygotowani na uderzenie. Biorąc pod uwagę podaną obecnie liczbę rannych, nie powinniśmy jeszcze wykluczać, że liczba ofiar śmiertelnych może niestety wzrosnąć. Warto wspomnieć, że na miejsce katastrofy udał się już zespół ratowników z Polski.